Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porównali charaktery dwóch królów. Mieli oni ze sobą wiele wspólnego. Nie urodzili się oni w rodzinie królewskiej, ale zostali namaszczeni na króla przez proroka. Mieli szlachetne charaktery, kiedy zostali powołani, a jednak potem zdarzały im się poważne upadki, pokusy, błędy. Jeden z nich był królem, z którym Bóg zawarł wieczne przymierze, a drugiemu królestwo zostało odebrane, a on sam zginął w bitwie. Pewnie już wiecie, chodzi o Dawida i Saula. Na pierwszy rzut oka może wydawać się to, co oni mieli wspólnego, przecież to są tak dwie różne postacie. Dlatego dzisiaj na początku przyjrzymy się temu, co ich łączyło, a potem przyjrzymy się temu, co sprawiło, że ich życie potoczyło się tak zupełnie inaczej. A więc co ich łączyło? Obaj na początku byli bardzo pokorni. Jeżeli pamiętacie, Saul wybrany był przecież z najniższego pokolenia Beniamina. I kiedy miał być wybrany na króla, ogłoszony królem przed całym zgromadzeniem, to on ukrył się w taborach. Dawid był najmłodszy ze swoich braci. I tak samo, chociaż był już namaszczony na króla, to przez wiele lat nie robił niczego, żeby zdobyć tą królewską władzę. Po drugie, obaj doświadczyli działania Ducha Świętego. I to nie tylko Saul podczas swojego namaszczenia na króla, kiedy właśnie ten Duch Święty działał na niego i zmienił jego serce, jak jest napisane w Biblii, ale też Duch Święty pobudził go do tego, żeby stać się dzielnym wojownikiem. I kiedy czytamy o tym, że w Biblii król Amonitów Nachasz oblekł Jabesz w Gileadzie, to Saul, kiedy usłyszał o tym, że ten pogański król zamierzał okaleczyć wszystkich mieszkańców, zebrał całego Izraela i ruszył, żeby uwolnić to miasto. Dawid tak samo. On doświadczył działania Ducha Świętego nie tylko, kiedy pas owce i pisał psalmy, ale też wtedy, kiedy pokonywał lwa, niedźwiedzia czy Goliata. Jednak łączyły ich nie tylko te dobre cechy, ale również podobne pokusy i słabości, z którymi się zmagali. Obydwaj mieli ogromny problem z cierpliwością. Jak pamiętacie, Saul, kiedy pierwszy raz zmagał się z Filistynami, czytamy o tym w 13 rozdziale 1 Samuelowej, on miał poczekać na proroka Samuela, aż on przyjdzie i złoży ofiarę. Jednak wojsko uciekało, bało się ogromnej armii Filistynów, która rozłożyła się obozem i była ona o wiele większa, o wiele lepiej uzbrojona od Izraelitów, więc Izraelici uciekali za Jordan, ukrywali się po jaskiniach. W końcu przy Saulu zostało około 600 ludzi i on nie wytrzymał tej presji, ponieważ Samuel nie pojawił się o oznaczonej godzinie, postanowił sam złożyć ofiarę, łamiąc Boże przykazania. Kiedy kończy składać ofiarę, to może godzina. I w tym momencie prorok przyszedł. Ta decyzja, ten krótki czas, a jednak czytamy w Biblii, że to zdecydowało o tym, że królestwo będzie mu odebrane. Ale czy Dawid był lepszy? Pamiętacie te lata, kiedy przez długi czas ciągle uciekał przed królem Saulem, ciągle żył w takim poczuciu zagrożenia, że w każdej chwili coś może wytropić jego kryjówkę. Saul może przyjść i zabić jego oraz jego ludzi. I tyle lat, tyle cudownych historii, kiedy ukrywali się w jaskini i wydawało się, że już nie ma żadnej drogi odwrotu. A jednak Bóg ich wyprowadzał i za każdym razem uchodzili z tego cało. Aż w którymś momencie Dawid już miał dość. I gdyby poczekał jeszcze chociaż trochę, to pewnie ta sytuacja by się rozwiązała, ale on stwierdził, jak możemy to przeczytać w 1 Samuelowej, w 27 rozdziale i tam pierwszy werset. Dawid jednak doszedł do przekonania. Pewnego dnia zginę w końcu z ręki Saula. Nie pozostaje nic lepszego, jak czym prędzej przemknąć do ziemi Filistynów. Saul w swojej rozpaczy będzie mnie wciąż tropił w granicach Izraela, lecz ja wymknę mu się z jego ręki. Ma już dość ciągłego uciekania, więc co zrobił?
przeszedł na stronę największych wrogów Izraela. Przeszedł do Filistynów. I tak to jest, że mała jedna decyzja, mały krok w stronę zła prowadzi nas do czegoś, czego nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromną może mieć to konsekwencje. Dalej w tym samym rozdziale czytamy, że Dawid, kiedy był właśnie u Filistynów, czym się zajmował? Grabieżą. Napadował różne okoliczne narody, państwa, grabił, mordował. 11 werset jest bardzo dobitny. 27 rozdział, 11 werset. Mężczyzn ani kobiet Dawid nie zachowywał przy życiu, aby nie sprowadzać ich do gad. Mówił sobie, to po to, żeby nie donieśli na nas. Tak zatem postępował Dawid i to był sposób jego działania przez cały jego czas, czas jego pobytu na terytoriach Filistynów. On zdawał sobie sprawę, że przecież miał obietnicę, miał być królem. Więc nie chciał, żeby ktoś potem mówił, że tak i tak postępował Dawid. Więc zabijał wszystkich. Straszne. Do czego doprowadzić może jedna decyzja? Na początku dostanie się do Filistynów, a potem takie rzeczy. Nie tylko ta słabość łączyła Saula i Dawida. Pamiętacie, że Saul miał ogromny problem z gniewem. Wiele razy próbował przygwoździć włóczniom Dawida. Ale czy Dawid był lepszy? Być może kojarzycie tę historię z Nabalem, kiedy Dawid oczekiwał, że ponieważ on starał się i chronił pasterzy Nabala, to dostanie cokolwiek właśnie podczas postrzeżeń. To była taka tradycja. Ale on, Nabal, stwierdził, że nie będzie dawał niczego Dawidowi. I wtedy ta drobna rzecz sprawiła, że Dawid, oburzony, postanowił zabić Nabala i wszystkich mężczyzn z jego domu. Gdyby nie mądra Abigail, pewnie tak by się stało. Zresztą właśnie to Abigail mówi o jeszcze jednej pokusie, która dotyczyła zarówno Saula, Dawida, jak myślę i każdego z nas. Czytamy o tym właśnie w 25 rozdziale 1 Samuelowej. I tam w wersecie 26 czytamy takie słowa. A teraz mój panie, jak żyje pan, jak żyjesz ty sam, zauważ, że pan powstrzymuje cię od przelewu krwi i od ratowania siebie samego własną ręką. Od czego powstrzymuje go Bóg? Od ratowania siebie samego własną ręką. Dalej moglibyśmy szukać wielu różnych innych podobieństw. Popełnili obaj królowie okropne grzechy. Saul chciał zabić swojego najwierniejszego, najdzielniejszego żołnierza, ale Dawid podobnie. Przecież pamiętamy o tym, co stało się z Batrzebą, a potem z jej mężem, Uriaszem Hetejczykiem. Jaki wniosek płynie z tego, co przeanalizowaliśmy? Bóg powołuje do swojej służby i do ogromnych błogosławieństw tak grzesznych, niedoskonałych ludzi jak Saul, jak Dawid, jak ty czy ja. Jeżeli tylko chcemy iść za nim, Bóg daje nam obietnicę swojego przymierza. Oczywiście nie jest to żadne usprawiedliwienie dla grzechu, bo dobrze wiemy, jakie konsekwencje grzechów ponieśli zarówno Saul, jak i Dawid. Ale to jest tak niesamowita obietnica, że każdy z nas, nieważne jak bardzo jest grzeszny, nieważne z czym się zmaga, może otrzymać Ducha Świętego, tak jak otrzymał go Saul. Jak czytamy o tym w 10 rozdziale 1 Samuelowej, werset 6 i 7. To jest obietnica, która jest aktualna cały czas też do nas. Wówczas wstąpi na ciebie Duch Pana i będziesz prorokował wraz z nimi i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki spełnią się na tobie, poczynaj sobie dzielnie, ponieważ Bóg jest z tobą. Wstąpi na ciebie Duch Pana i przemienisz się w innego człowieka. Nieważne, z czym się zmagasz. Obietnica Ducha Świętego cały czas jest aktualna i ona może zmienić nas, beznadziejnych ludzi, Boże narzędzia. Jednak patrząc na życie Saula i Dawida,
warto przeanalizować to, co sprawiło, że w końcu ich życie potoczyło się tak zupełnie inaczej. Chciałbym, żebyśmy przeanalizowali dwie historie z Saula. To jest rozdział 13 i pewnie też dalej, które zdecydowały o tym, że Saulowi królestwo zostało odebrane. W 13 rozdziale, to jest właśnie ten opis pierwszego zmagania króla Saula z Filistynami, czytamy o tym, jak on właśnie składa tą ofiarę. I tam werset 12 mówi nam o motywach. Dlaczego to Saul stwierdził, że jednak złamie Boże przykazania i to on, nie będąc kapłanem, złoży ofiarę. Rozdział 13, werset 12. Pomyślałem, Filistyni lada chwila mogą zejść do mnie, do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną. Inne przekłady mówią też, nie pozyskałem sobie łaski. Tak jakby łaskę można było pozyskać. Saul myślał, że on potrzebuje przejednać Jahwe. Jeżeli my w naszym życiu myślimy, że po naszym grzechu, czy jakkolwiek, po czymkolwiek, potrzebujemy sobie zyskać łaskę, przejednać Boga, to w naszym obrazie Boga jest coś nie tak. Dalej czytamy o tym, jak Jonatan ze swoim gierkiem wyrusza na obóz Filistynów i tam właściwie we dwójkę sprawiają, że jest zamieszanie w obozie wroga, a Izraelici, którzy byli po stronie Filistynów, buntują się. Saul, widząc, co się tam dzieje, widząc giełd, który tam jest, postanawia uderzyć na Filistynów i zaprzysiąg wszystkich swoich żołnierzy, że ogłosił święty post. Nikt nie mógł spożyć czegokolwiek aż do zachodu słońca, dopóki on, Saul, nie wywrze swojej zemsty na wrogach Izraela, na wrogach Boga. Jak skończyło się to święte przyrzeczenie? Kiedy tylko był zachód, zmęczeni, wykończeni żołnierze, którzy już nie mieli sił ani walczyć, ani gonić Filistynów, rzucili się na zwierzęta i jedli je z krwią, co wiemy, że Bożym Słowie było zakazane. I tak ta gorliwość, nadmierna gorliwość sprawiła, że w końcu oni, przestrzegając tych jakichś ludzkich przykazań, złamali Boże przykazania. W Księdze Przypowieści Salomona w 19 rozdziale czytamy, gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. I tak właśnie było w przypadku Saula, bo jego gorliwość, z czego ona wynikała? Z tego, że chciał, żeby inni postrzegali go jako gorliwego, świętego króla, który z taką gorliwością działa dla Boga. Ta jego gorliwość, czytamy dalej o tym, że chciał zapytać się przez Urim i Tumim, czy ma dalej iść za Filistynami i ścigać ich, czy nie. Ale Bóg nie dał mu odpowiedzi. Więc Saul, zapominając o tym, że przecież to on sam dzisiaj złożył ofiarę, chociaż tylko kapłan mógł ją złożyć, stwierdził, że losowaniem rozstrzygnie, czy wina jest po stronie rodziny królewskiej, czy po stronie Izraela. Potem właśnie Saul, kiedy okazało się, że wina jest po stronie Saula i jego syna Jonatana, dalej losował, los padł na Jonatana. I przeczytajmy sobie 14 rozdział 1 Samuelowej. Tam krótki wycinek dialogu, jaki miał ojciec ze swoim synem. Czternasty rozdział 1 Samuelowej i tutaj 43 i 44 werset. Wówczas Saul zapytał Jonatana, powiedz mi, co ty zrobiłeś? Jonatan odpowiedział, końcem kija, który trzymałem w ręce, skosztowałem nieco miodu. Oto jestem. Mam umrzeć? A Saul na to, niech Bóg postąpi ze mną choćby najsurowiej. Owszem, musisz umrzeć, Jonatanie. Wyobraźcie sobie taką rozmowę między synem i ojcem? Zjedzenie kawałka miodu. I konsekwencją ma być śmierć. Do tego prowadzi
nierozsądna gorliwość, która właściwie oparta jest tylko na tym, żeby jak inni postrzegają mnie. Dalej, patrząc na obraz Saula, czytamy o tym 15 rozdziale, że kiedy tylko zwyciężył z Amalekitami, to postawił sobie pomnik. Pomnik zwycięstwa. Nam też tak łatwo w takich różnych duchowych walkach postawić sobie pomnik zwycięstwa. No, udało mi się, już tego nie robię. Już się udało. Tak jakby to od nas zależało, nasze duchowe zwycięstwa. Przecież to tylko Bóg może dawać nam zwycięstwo w duchowych walkach. Dalej w 15 rozdziale czytamy o tym, jak właśnie prorok Samuel przychodzi do niego i pyta się go. Będzie to werset od 15 rozdział 1 Samuelowej, od 14 wersetu. A Samuel zapytał, może od 13. Gdy Samuel przybył do Saula, Saul powitał go. Niech Pan ci błogosławi, wypełniłem słowo Pana. A Samuel zapytał, a zatem skąd to beczenie owiec, które dźwięczy mi w uszach i skąd to ryczenie bydła, które mnie dochodzi? Ach właśnie, odpowiedział Saul, to od Amalekitów. Wojsko je sprowadziło, bo postanowiło oszczędzić najlepsze owce i bydło, by ofiarować je Panu, Twojemu Bogu. Resztę jednak traktowaliśmy jak obłożone klątwą. Wtedy Samuel przerwał Saulowi. Przestań, oznajmię ci, co Pan wyjawił mi tej nocy. On na to powiedz. Samuel rozpoczął. Choć ty we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion Izraela. Pan namaścił cię na swego króla. Pan też wysłał cię w drogę z takim poleceniem. Idź i potraktuj tych grzeszników Amalekitów jak obłożonych klątwą. Walcz, aż ich wytępisz. Więc dlaczego nie posłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i dopuściłeś się tego, co w oczach Pana jest niegodziwością? Bardzo ciekawe w tej rozmowie jest to, że Saul twierdzi, że wypełniłem rozkaz Pana. A kiedy coś jest nie tak, to mówi, no to ci ludzie, oni tam pozabierali te gorsze sztuki, żeby tam złożyć na ofiarę, ale ja wypełniłem, wszystko zrobiłem jak należy. Jak łatwo jest zrzucać winę na innych, na okoliczności. Zamiast po prostu się do niej przyznać. W końcu w całym życiu Saula widzimy to, że on tak naprawdę nie słuchał tego Bożego głosu. Dlatego też Samuel, kiedy mówi do niego jedno z ostatnich zdań, które do niego mówił. Co to słowa? Czy całopalenia i ofiary są dla Pana taką przyjemnością, jak słuchanie Jego głosu? Posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Taki był właśnie Saul i to przyprowadziło go do upadku. A jaki był Dawid? Dawid rozumiał, że Bóg nie żąda ofiar, tylko skruszonego serca. Czytamy o tym w psalmie 51 i tam werset 19. Ofiarą Bogu miłą jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. Dawid też był gorliwy. Był nawet o wiele bardziej gorliwy od Saula, ale ta jego gorliwość wynikała z czegoś zupełnie innego. Za każdym razem, kiedy czytamy o gorliwości Dawida, to główną motywacją tej gorliwości jest miłość. Jest miłość do Boga, do której on potrafi tańczyć przed Arką Przymierza. On potrafi zrobić wszystko i śpiewać, chociaż ktoś inny może go lekceważyć, ale on robi to dla Boga. Widzimy też jego gorliwość tym, żeby okazać szacunek Jonatanowi po jego śmierci. I znowu ta gorliwość, ona wynika z miłości. Bo to jest jedyna słuszna motywacja gorliwości. Dawid wszystkie swoje zasługi przypisywał Bogu. On nie mówił, że to lew i niedźwiedź, którego ja sam pokonałem, ale to Bóg, który mnie wyrwał z paszczy lwa i od niedźwiedzia. On ma moc pokonać też Goliata. Dawid też nie usprawiedliwił swojego grzechu. I kto wie, być może nawet w tym aspekcie popełnił większy grzech niż Saul.
cudzołożąc z Batrzebą. Ale on przyznał się do tego grzechu. Wyznał go Bogu. I nie próbował zwalać konsekwencji na kogoś innego. Czytamy w psalmie 51 takie słowa. Kiedy Dawid przyznaje się, to jest psalm 51 od 6 do 8 wersetu. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem. Popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twoje napomnienie. Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście, urodziłem się w przewinieniu. Grzesznym poczęła mnie matka. A dla Ciebie milcza jest prawda, skryta na dnie duszy. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrop mnie chyzopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Dawid też, on nie tylko słuchał Bożego głosu, ale cały czas pytał o tą Bożą wolę. I cały czas chciał, żeby to Bóg prowadził jego życie. On chciał swoje życie podporządkować temu, co Bóg ma dla niego. I oczywiście zdarzały się upadki, jak to, o czym mówiliśmy, kiedy uciekł do Filistynów. Jednak ogólnie jego życie było podporządkowane Bożej woli. Tych różnic między Dawidem i Saulem jest o wiele więcej. Ja zachęcam was do osobistego studium, do porównania tych dwóch postaci. Ale co było kluczowym czynnikiem, który sprawił, że ich życie potoczyło się tak zupełnie inaczej? Kiedy patrzymy na Księgi Królewskie, na drugą Księgę Kronik, po prostu opisy wszystkich królów, to zauważymy, że każdy z nich był albo porównany do chociaż części do Dawida, albo nie. I jedna z takich fraz, która jest zawsze przy opisie pozytywnych królów, to że szczerym sercem, tak jak Dawid, podążał za Bogiem. Właściwie to całe podsumowanie z Ksiąg Królewskich dla mnie to jest zdanie, czy szczerym sercem jesteś przy Bogu. W drugiej Księdze Kronik, tam w 16 rozdziale i 9 wersecie, w pierwszej części tego wersetu czytamy, gdyż Pan wodzi oczyma po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Zatem w jaki sposób możemy zdecydować o tym, po jakiej stronie jesteśmy. Jest taki fragment z książki, którą też bardzo lubię, być może już ją kiedyś tu cytowałem. Książki Pokój, jakim marzysz. Gdzie zapisane są takie słowa. Do kogo należy nasze serce? O kim myślimy? O kim lubimy rozmawiać? Do kogo kierujemy nasze najlepsze uczucia, nasze najlepsze siły? Jeśli należymy do Chrystusa, nasze myśli są przy Nim, a nasze najprzyjemniejsze rozmyślania są właśnie o Nim. Wszystko, co mamy i kim jesteśmy, jest poświęcone Jemu. Saul był skupiony na pozyskiwaniu Bożej łaski, żeby utrzymać królestwo, zapewnić trwałą dynastię. I we wszystkich bitwach, w których walczył, myślał o przyszłości swojej, w swoim królestwie. A o czym myślał Dawid? Spójrzmy na psalmy. Oczywiście nie będziemy otwierać wszystkich, które Dawid napisał, ale tak krótko. Psalm 63 i tam pierwsze wersety. Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Ciebie całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza. Za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona, bezwodna ziemia. Dalej, werset, psalm wcześniej. Jedynie w Bogu uciesz się ma duszo, w Nim źródło mojej nadziei. Tylko On mam opoką i moim wybawcą, moją twierdzą i nic mną nie zachwieje. Myślę, że dobrze znamy psalmy Dawida. Widać, że w jego życiu to właśnie Bóg był najważniejszy. Być może nieraz słyszeliście o tym, jak ważne jest to, żeby trwać w Chrystusie. Ale jak to zrobić? Myślę, że to właśnie
psalmy są najlepszym przykładem, jak robi to Dawid i jak może robić to każdy z nas. To po prostu dzielenie się tym, co przeżywamy, naszymi radościami, wdzięcznościami, to szukanie takiego ukojenia, pokoju, Bożej obecności w Jego Słowie, w modlitwie. To też dzielenie się naszymi negatywnymi emocjami. Przecież Dawid wylewał swój gniew, smutek, ale wylewał to Bogu. To właśnie jest trwanie w Chrystusie. To właśnie to, co najbardziej różniło Saula od Dawida. Zmierzając do końca, Saul i Dawid mieli wiele wspólnego. Tak samo piękny początek, podobne wyzwania i pokusy ratowania siebie samego własną ręką. I z tego wszystkiego wynika, że Bóg nie powołuje ludzi idealnych, ale grzesznych, takich jak ty i ja. Ale obiecuje nam Ducha Świętego, który może nas zmienić. Czas zastanowić się nad tym, do kogo jest nam bliżej. Do Saula czy do Dawida? I odnosząc się do tych różnic, które wspomnieliśmy, chciałbym, żeby teraz każdy z nas mógł zadać sobie kilka pytań. Czy rozumiemy to, że Bóg w pełni nas kocha, nawet jeśli upadniemy i że nie musimy przejednywać Jego łaski? Czy zdajemy sobie sprawę, że najlepszą ofiarą, jaką możemy dać Bogu, jest nasze skruszone serce? Czy nasza gorliwość do przestrzegania zasad wynika z tego, że chcemy być postrzegani lepiej? Może nawet sami przed sobą, że czujemy się lepiej, jeżeli przestrzegamy wszystkiego, czego trzeba? Czy może wynika ona z miłości, bo tylko to jest właściwa motywacja? Komu przypisujemy zasługi w naszych życiowych walkach? Czy nie zdarza nam się usprawiedliwiać naszych upadków okolicznościami, zrzucać to też na innych? Czy tak jak Dawid naprawdę chcemy, żeby Bóg prowadził nasze życie? Ale przede wszystkim, czy trwamy w Bogu? Czy wylewamy nasze smutki, nasze radości Jemu? Czy mamy taki czas, kiedy naprawdę oddajemy Mu siebie i trwamy w relacji z Nim? Czy dzielimy się tym, co przeżywamy, z Chrystusem? Chciałbym zakończyć fragmentem z drugiej księgi Kronik, 16 rozdziału, 9 werset, a potem krótko się pomodlę. Gdyż Pan wodli oczyma po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Drogi Boże, ja Ci tak bardzo dziękuję za to, że Ty dajesz nam tyle łaski, że Ty, chociaż dobrze wiesz, jacy jesteśmy, jak grzeszni, Ty nas powołujesz do niesamowitych obietnic. Pomóż nam, Boże, trwać przy Tobie. Przydawaj nam, Panie, Twojego Ducha Świętego, który będzie nas zmieniał. I strzeż nas od upadku, od tych cech Saula. Pomóż nam być szczerym sercem przed Tobą, tak jak Dawid. O to Cię gorąco proszę w imieniu Jezusa. Amen.